Ok, cześć, Krypto Raport, tutaj Julian Krypto. Dzisiaj w teorii dwa ważne wydarzenia, które powinny wpłynąć na cenę bitcoina. Po pierwsze o godzinie 14.30, bezrobocie w Stanach Zjednoczonych i pozwolenia na budowę o tej samej godzinie. Ale sprawdźmy jak to wyglądało w przeszłości. Na początek pozwolenia na budowę, zwróćcie uwagę, momenty odczy odczytów na interwale dwugodzinowym oraz... Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, również momenty odczytów na interwale dwugodzinowym. Czy widzicie tutaj bardzo dużą korelację z ceną, która różni się od tego, jak cena wcześniej fluktuowała? No, szczerze powiem, da się w niektórych momentach zauważyć dużą korelację, na przykład tutaj, gdy ten odczyt okazał się wyższy od oczekiwań, później cena rzeczywiście jakoś reagowała. Natomiast w pierwszej kolejności też dodam, można było to analizować na podstawie danych giełdowych i danych on-chain. Zwróćcie uwagę, to były właśnie te momenty. Dzisiaj, oczywiście, o godzinie 14:30 na telegramie będziemy pod to zagrywać, będziemy to komentować, natomiast nie spodziewałbym się tak dużych ruchów jak w przypadku, oczywiście, CPI i przede wszystkim stóp procentowych. Natomiast sprawdźmy, jak generalnie Bitcoin radzi sobie w stosunku do dolara. Dolar słabnie od dobrych kilku miesięcy od września. Co się stanie, jeżeli dolar nagle zacznie się umacniać? Hipotetycznie zwróćcie uwagę w przeszłości, jak to wyglądało, gdy dolar zaczynał się umacniać po takich swoich bardzo długich spadkach. Bitcoin wcale drastycznie nie spadał, a wręcz przeciwnie. Zaczynał bardzo mocne, solidne wzrosty. Oczywiście nie twierdzę, że teraz Bitcoin na 100% zacznie bardzo mocne, solidne wzrosty, jednak jest to informacja dla nas, jak to wyglądało w przeszłości. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, każdy podejmuje decyzję samodzielnie, niemniej mniej jednak każdy zastanawia się teraz, czy dojdziemy do poziomu 25 tysięcy dolarów, czy jednak odreagujemy chociażby do tej linii trendu wzrostowego. Czyli do poziomu około na przykład 18-19 tysięcy dolarów. Sprawdźmy zatem, jak generalnie Bitcoin radzi sobie w stosunku do innych aktywów, na przykład w stosunku do SP500. Zwróćcie uwagę, w roku 2021 na bardzo dużych spadkach odbiliśmy od poziomu wsparcia które było jeszcze z roku 2017 ze szczytu Hossy. W roku 2022 w listopadzie, czyli kilka miesięcy temu zaledwie, odbiliśmy od poziomu wsparcia, które było z roku 2019 z tego mikro bull runu, pierwszego po beście z 2020. 18 i 19 roku. Pytanie jest zatem, czy przebijemy potencjalnie jeszcze te najniższe poziomy, do których dobiliśmy do tej pory? Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w takiej szerszej perspektywie i podzielmy cenę bitcoina przez wartość dolara, czyli DXY. W stosunku jeszcze do inflacji w Stanach Zjednoczonych, bo to też moim zdaniem powinno być, powinno być brane pod uwagę. I żeby nie brać tutaj takich pików w górę, nagłych i pików w dół, to ja wyciągnąłem z tego ratio jeszcze dodatkowo średnią kroczącą Exponential Moving Average, wykładnicza średnia krocząca, długość piątka na interwale dwudniowym. I zwróćcie uwagę, oczywiście odbijaliśmy od tych poziomów. Wsparcia z poprzednich ból ranów to były właśnie te poziomy takich szczytów, lokalnych przeważnie szczytów, od których w rynku niedźwiedzia się odbijaliśmy. W teorii, również odbiliśmy się właśnie od tego szczytu, właśnie z roku 2019, o którym Wam mówiłem. Ale zwróćcie uwagę, na ile te spadki były duże, EMA, piątka, minus 82% w tym. Beranie z 2014 roku do 2015 roku. ma 5 z 2017 do 2019 roku minus 81%, czyli minus 82, minus 81%. I średnia krocząca na chwilę obecną wykazuje minus 79% spadków, czyli 79% spadków. Ale co ciekawe również jest, to przebicie. Potencjalne przebicia, w zasadzie już zaczynamy przebijać tę średnią kroczącą. To jest oczywiście jakaś średnia krocząca, którą sobie wyciągamy, w tym wypadku 130. Moglibyśmy wyciągnąć również dowolną inną, zaznaczam. To jednak zwróćcie uwagę na taką ciekawą sprawę. Za pierwszym razem, w momencie, gdy ją przebiliśmy. Odreagowanie jeszcze nastąpiło do tych poziomów wcześniejszych wsparcia natomiast później Bitcoin rzeczywiście już bardzo ładnie urósł i ten czas w którym to odreagowanie w którym przebiliśmy tę średnią kroczącą jak Bitcoin zaczął rosnąć faktycznie zaczął bardzo bardzo mocno rosnąć było to około 100 dni czyli można liczyć 3-4 miesiące i Bitcoin zaczął naprawdę potężny bull run. Zwróćcie uwagę, w następnej sytuacji było to tak naprawdę już definitywne. Przebiliśmy tę średnią kroczącą i Bitcoin zaczął ten bull run na 12 tysięcy dolarów. A następnie oczywiście odreagowanie, potem dołek covidowy i następnie na 64 tysiące dolarów. I co się wydarzy w tym momencie? Czy Bitcoin tutaj powtórzy historię z przeszłości, czy. Następny bull run będzie najpóźniej za 4 miesiące, albo może już teraz. Tego nie wiemy, oczywiście będziemy analizować dane na bieżąco, bo gdyby to było takie proste, to pamiętajmy też, że można byłoby po prostu tych danych nie analizować, tylko na podstawie jednej analizy od razu podjąć ruchy na parę lat do przodu. A dobrze jest rzeczywiście obserwować to, co się dzieje. I zwróćcie uwagę na przykład górnicy. Widzimy, że teraz zaczynali trochę wyprzedawać swoje bitcoiny. No i w przeszłości, gdy górnicy zaczynali wyprzedawać swoje bitcoiny, to były momenty, w których spadliśmy na przykład z poziomu 46 tysięcy dolarów do 20 tysięcy dolarów. Trochę, trochę, tro, niewielka, niewielka wyprzedaż, zwróćcie uwagę, była tutaj na poziomie około 21 tysięcy dolarów kapitulacja górników. Niewielkie wyprzedaże również mieliśmy przed upadkiem FTX-a z poziomu 20 tysięcy dolarów. Niewielkie również wyprzedaże przytrafiły się na poziomie około 17 tysięcy dolarów. Później bitcoin zleciał nieco niżej do poziomu około 16,5 tysiąca dolarów, i teraz na tych wzrostach rzędu 21 tysięcy dolarów górnicy zaczęli wyprzedawać swoje bitcoiny. Ja czekam cały czas na taką kapitulację ze strony górników, nieco nieco większą, i na interwale tygodniowym obstawiam, że będziemy to widzieć. I obstawiam, że górnicy powinni zacząć się wyprzedawać w przeciągu najbliższych 3-4 miesięcy, ponieważ w przeszłości również w okresach Bessy się wyprzedawali i to były bardzo dobre momenty, żeby tego Bitcoina być może jeszcze za jakiś czas złapać w trochę, w nieco lepszej cenie, bo zwróćcie uwagę, górnicy zaczynali się wyprzedawać i ta cena Bitcoina jeszcze później zlatywała o dobre kilkadziesiąt procent. Była szansa na podłapanie Bitcoina ponownie na tych praktycznie, praktycznie zaznaczam, najniższych poziomach. No i pytanie, czy tak będzie i tym razem, czy podbijemy tutaj cenowo, czy górnicy znowu zaczną się wyprzedawać, czy ta cena znowu powróci do kilkunastu tysięcy dolarów i dopiero wtedy bullrun. Oczywiście dobrze jest obserwować również inne wskaźniki, między innymi na przykład profit and loss. I zwróćcie uwagę, straty na rynku kryptowalut na h zaczynają być coraz, coraz mniejsze, Jednakże tutaj te średnie kroczące, które gdzieś sobie wyliczyliśmy, 9 i 16, zaczęły się powoli przecinać. W przeszłości, gdy zaczynały się przecinać, być może to świadczyło o zawracaniu, zawracaniu tego wskaźnika. No ale to jest tylko jakiś tam jeden wskaźnik, więc od razu lecimy dalej. Lecimy do stablecoinów. Zwróćcie uwagę, stablecoiny. Na równi na giełdach spotowych. Stablecoiny na giełdach z dźwignią, no praktycznie też na równi. Wcześniej były bardzo duże przelewy na giełdy z dźwignią, również były bardzo duże przelewy na giełdy spot, które się co, co ważne utrzymywały, bo to jest ważne, żeby one się utrzymywały, czyli ta średnia tutaj była zachowana. No ale lecimy, lecimy dalej. Zwróćcie uwagę, rezerwy bitcoina. I tutaj jest moim zdaniem bardzo kluczowy wskaźnik, który nam może coś pokazywać, sugerować. No i teraz mamy. Spadek tych wszystkich rezerw, które były przelane na giełdy spotowe przez te ostatnie wzrosty. Czyli cały czas o tym mówiliśmy. Były przelewane bitcoiny, i nagle ten spadek odreagował. Dobra informacja, pozytywna dla mnie z tego względu, że. No, nie czuję takiego zagrożenia, że te bitcoiny nagle mogą zostać sprzedane. Oczywiście jest tysiąc powodów, dla których mogę stwierdzić, że ta cena może teraz spaść, i ja będę to analizować na bieżąco i to oceniać. Niemniej jednak, z punktu widzenia tego tylko i wyłącznie wskaźnika, dla mnie to jest dobra oznaka, ponieważ Mam taką informację, ktoś wyciągnął te giełdy, te bitcoiny z giełd, no i prawdopodobnie nie będzie ich zrzucać. Przynajmniej ten, kto je wyciągnął, nie będzie ich zrzucać, chyba że ktoś inny zrzuci gdzieś tam swoje zakopane dalej bitcoiny, które gdzieś tam leżakują na tych giełdach. No i zwróćcie uwagę, na samym końcu jeszcze taki wskaźnik, czyli CBR, Coinbase Binance Ratio. Wybijający nam raz górę, raz dół. W momentach, gdy Binance kupuje, no to właśnie wybija nam tę górę. W momentach, gdy Coinbase kupuje, no to właśnie wybija nam te dolne, dolne poziomy. Bardzo ciekawy wskaźnik. Na poziomach z rzędu 20-21 tysięcy dolarów przez długi czas wybijał nam te najwyższe poziomy. No a teraz na tym spadku, na tym odreagowaniu do 20 700 zaczął nam wybijać na nowo te najniższe poziomy. Co prawda jeszcze nie najniższe, jeszcze jest tutaj przestrzeń. No ale, no właśnie, co Wy na ten temat sądzicie, jak pod to zagracie? Dla mnie osobiście jest to również dobry znak, dobry omen, ale pamiętajcie, że zawsze analizuję dane w czasie rzeczywistym, m.in. na przykład z order booka, oceniam, do jakich poziomów Bitcoin ewentualnie może zejść, jeżeli... Przykładowo na przykład wzrosłaby nagle teraz rezerwa bitcoinów, bo to, że ona spadła, to nie znaczy, że na przykład tutaj ktoś za chwilę nie przeleje swoich bitcoinów na giełdy w celu ich sprzedaży. Pamiętajcie, jeżeli ktoś przeleje bitcoiny na giełdy, jeżeli jesteście zarejestrowani na MAX Data App, to dostaniecie telefon, telefon do was zadzwoni, jeżeli macie odpowiedni tier, no i będziecie mieli możliwość po prostu. Odpowiedniego, odpowiednio szybkiego zareagowania. A na samym końcu dodam, że na Max Data App jest bardzo ciekawy quiz. Który jak wypełnicie, to możecie również otrzymać bardzo ciekawy bonus. A ten quiz dotyczy i rynku kryptowalut, i narzędzi, i technik, i strategii poruszania się po rynku. Także moim zdaniem bardzo fajnie odpowiedzieć na wszystkie 50 pytań. Na pewno ta osoba, która odpowie, będzie miała bardzo dużą wiedzę na temat rynku kryptowalut. No i jak wbijecie na Max Data App, to również otrzymacie zaproszenie bezpośrednio do linków do, do grup telegramowych i do kanałów telegramowych, na których po pierwsze są wysyłane newsy na kanale 1.1 codziennie na temat rynku kryptowalut, na kanale 2.1 są wysyłane alerty na temat rezerw bitcoinów i rezerw stablecoinów w zależności od wysokości wskaźnika RSI, a na kanale 3.1 są wysyłane automatyczne powiadomienia dotyczące listingów kryptowalut. Także bardzo ciekawe narzędzia na 10 dni, jeżeli zarejestrujecie się bezpośrednio z rynku Raportu na 10 dni, jeżeli zarejestrujecie się bezpośrednio z z Max Data otrzymacie te zaproszenia na 7 dni. Ok, także na ten moment to by było na tyle. Wszystkiego dobrego, otrzymajcie się i niech OSSA będzie z nami. Cześć!